Cześć, nazywam się Natalia Siesik, jestem twórczynią internetową. Jest mi mega miło, że mogę być po raz drugi na fotelu u Macieja. Tak jak widzicie, moje włosy potrzebują ponownie reanimacji, także mam nadzieję, że nabiorą ponownie pięknego blasku i nowej świeżości, także zostańcie z nami do końca. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj na moim fotelu jest Natalia. Cześć. I to świetna niespodzianka, ponieważ Natalia odwiedziła mnie drugi raz już. Kiedyś pracowaliśmy razem, przyciemnialiśmy kolor, obcinaliśmy włosy na prosto. Pamiętasz to, Natalia? Tak, oczywiście. Jak wtedy było? To była akcja reanimacja moich włosów. Dokładnie. I bardzo to mile wspominam, ponieważ one odżyły tak naprawdę po tym cięciu i po tym powrocie tak naprawdę do mojego naturalnego koloru. Pamiętam wtedy namówiłem cię na naturalny. Tak, no ale jesteśmy dzisiaj. Dawno się nie widzieliśmy. Ile minęło czasu? Rok. Rok, dobrze. Jaki to był dla ciebie rok, jeśli chodzi oczywiście o twoje włosy? Bardzo dużo włosów mi wypadło. Miałam taki okres, że naprawdę po prostu garściami, aż zaczęłam się martwić, zaczęłam brać też witaminy, ale jakby to minęło. I nie wiem, może po prostu one miały taki cykl, że musiały sobie wypaść, teraz odrastają. Teraz choroby, osłabienia. Faktycznie bardzo, bardzo dużo dziewczyn też pisze do mnie o tym, że no poprzez te osłabienia włosy bardzo wypadają. Jak teraz wzmacniać te włosy, jak zadbać o to? Faktycznie masz takie włosy, które są tutaj takie króciutkie. To albo są to włosy, które tak jak w przypadku Natalii, chyba raczej odrastają. Czyli jeśli to by wypadały, to faktycznie teraz sobie odrastają, bo są tu o wiele krótsze. Albo często są to też włosy czymś trochę poparzone. Prostownicą, lokówką. Używasz czasami? Używam. Częściej lokówki niż prostownicy. Porozmawiamy trochę dzisiaj o tym, jak włosy wzmacniać, jeśli chodzi o nasadę, czyli co zrobić w momencie, kiedy te włosy nam wypadają albo wypadały, a jest teraz moment, kiedy ewidentnie trzeba je wzmocnić, pobudzić trochę do życia, żeby były bardziej witalne, żeby odrastały. A dwa, jak włosy zabezpieczyć doskonale, żeby właśnie nie niszczyły się Wam od prostownic czy też lokówek. A więc dzisiaj możecie na pewno liczyć na takie porady. Natalia, a jeżeli chodzi o Twoje włosy, to... O, te końce. No nie wyglądają fajnie. No nie. I kruszą się. Jak je tak przeciągnę palcem, to takie ukruszone. Tak. To będzie dla Ciebie linia, w której będę chciał skrócić trochę długość, bo tą długość dotkniemy, to będzie jakieś 5 cm, te najbardziej zniszczone włosy. Natomiast najwięcej włosów spadnie tutaj z przodu w konturze, jeśli chodzi o to wycieniowanie. I te włosy naprawdę tego bardzo potrzebują. Co to spowoduje? Włosy się będą Tobie ładnie układały. Odsłoni Cię to trochę twarz, a masz piękną buzię. Fryzura i głowa będzie miała ładniejszy kształt, a co najciekawsze, będzie to bardzo modna teraz fryzura. I myślę, że to wszystko na koniec jeszcze super podkreślimy koloryzację. Nie mogę się doczekać. Gotowa na te tak, zmiany? Oczywiście. No to dobrze, to mam nadzieję, że Wy też jesteście już gotowi. Zaczynajmy. Zróbmy świetne cięcie, podkreślmy to później cudownym kolorem, a jaki to będzie kolor, to jeszcze za chwilkę opowiem. Natalia, gotowa? Nie wiem. Troszkę tak, ale ufam. Natalia, rozpoczynam od tego, troszeczkę włosów będzie spadało dużo, natomiast Twoje bezpieczeństwo jest tutaj. Okej? Okay? Tu? I tu, zobacz, są to włosy, które później zostaną dłuższe, tak? Oczywiście będę je troszeczkę skracał, ale zostaną dłuższe. O, i tu się pojawia pierwsza ciekawostka. Łapiemy sobie pierwszy kosmyk i okazuje się, że w tym pierwszym wcale nie będzie dużo do ścięcia. Wyczesujemy włosy. A więc chcę tylko, żebyś spokojnie sobie oddychała i się nie stresowała. O, taka będzie długość włosów z przodu, dobrze? Okay. I one będą coraz dłuższe. Natomiast cały czas pamiętaj o tym, że włosy, które są... Dokładnie, z tyłu są włosy i to są te włosy najdłuższe. I teraz wyczesujemy sobie już wszystkie włosy do tego pasma pamięci, ścinamy. To daje nam niesamowity efekt jakości tych włosów. Modny kontur, czyli taki kontur włosów krótszych, które są przy twarzy. I to daje Wam naprawdę takie bardzo fajne poczucie jakości włosów, zdrowych włosów. Jednocześnie taki bardzo modny teraz styl, czyli dobrego wycieniowania. Tutaj właśnie również włosów w konturze. Przechodzę na drugą stronę. Na pewno już podobne cięcia widziałaś, Natalia, w internetach, że bardzo modne są teraz cieniowania. Co w ogóle myślisz na ten temat? Znaczy mi się bardzo podobają, ale wiesz jak to jest. Zawsze ładnie to wygląda u kogoś, a u siebie trochę się boimy takich zmian. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało u mnie, ale myślę, że to będzie fajna zmiana. Znaczy myślę, że każda zmiana jest fajna i takie odświeżenie włosów myślę, że jest bardzo na plus. Sprawdzamy sobie teraz długości włosów z jednej i z drugiej strony, by wszystko było bardzo profesjonalnie i dobrze wymierzone. I przechodzimy dalej do cięcia. Przede wszystkim, wiesz, teraz cieniowania włosów to bardzo modne lata 90., tak? Wtedy było naprawdę dużo dobrego cieniowania.
Ja bardzo lubię te strzyżenia. Uważam, że są to strzyżenia, które powodują taką ciekawą dynamikę włosów. To prawda, też widziałam kilka twoich prac, między innymi właśnie u Izy Zabielskiej. A, dziękuję, tak. Teraz u Oli Szkołdy, więc rzeczywiście to wygląda bardzo świeżo i nadaje buzi zupełnie innego charakteru. To jest dobrze dopasowane do włosów słowiańskich, bo te włosy, które teraz tobie ścinam, są to naprawdę tak delikatne włosy. A więc my tak naprawdę te włosy, które są najdelikatniejsze, mocno ścinamy sobie i konturujemy, przez co one będą wyglądały lepiej. I ostatnie cięcie z tej strony wyczesujemy sobie właśnie do przodu i do pamięci tych pasm, które już mamy zaznaczone. Docinamy sobie warstwę po warstwie i mamy krótsze włosy. Ja przede wszystkim, wiesz, w cięciach stawiam na jakość, żeby te włosy wyglądały dobrze, więc jeżeli masz włosy, które są cienkie, masz włosy, które są trochę podatne na urywanie, na kruszenie, takie wrażliwe po prostu włosy, to pamiętaj, że dobre strzyżenie, takie właśnie konturowanie cięciem zawsze spowoduje, że te włosy nagle będą wyglądały lepiej. Cenisz sobie długość, chcesz, żeby te włosy były dłuższe, przecież ta długość może pozostać. Natomiast cały ten kontur, który teraz właśnie na talii wycięliśmy, zawsze będzie pokazywał taką lepszą klasę włosów. No i na pewno skończą się problemy z rozczesywaniem i z układaniem, bo włosów z przodu będzie trochę mniej. I przód mamy już gotowy, Natalia. Dobrze, teraz będziemy sobie troszeczkę łączyli się z tyłem. Rozczesujemy włosy. Żeby rozczesać, użyjemy produktu, który raz, że pięknie rozczesuje włosy. Czujesz, jak pachnie? Pięknie. Bardzo ładnie. Odżywka sprayu z trawą cytrynową, a więc bardzo dobrze odżywia włosy. Rozczesujemy sobie je. I teraz przechodzimy do takiego łączenia troszeczkę strzyżenia, które jest z przodu, z włosami, które są z tyłu. A powiedz, jak ty teraz sobie pielęgnujesz włosy? Najpierw szampon. Niestety nie robię podwójnego mycia, bo zazwyczaj nie mam czasu, ale wiem, że to jest ważne i powinno się to robić. Odżywka. I bardzo często na noc przed myciem głowy kładę olej. Super. Czyli oglądałaś moje odcinki? Tak, oczywiście. Albo może ostatni raz ci to właśnie poleciłem, tak? Właśnie tak. No i właściwie to jest moja cała pielęgnacja. No i fajnie. Wiesz co, no chodzi o to, żebyś te włosy sobie właśnie regenerowała, bo olejowanie powoduje, że włosom przywracamy pewnego rodzaju elastyczność, tak? Więc dlatego tak bardzo zawsze polecam wam, dziewczyny, olejowanie, po to, żeby te włosy miały lepszą elastyczność i włosy, które są u was kruche i zniszczone, po prostu jeszcze bardziej wam się nie niszczyły. Natomiast doskonała też jest kaszmirowa keratyna. Jest to taki pielęgnacji w salonach fryzjerskich. Efekt fluidu kaszmirowego powoduje, że włosy właśnie również przestają się kruszyć. Wiele pań w ogóle twierdzi, że lepiej potem włosy rosną. No nie, nie rosną. Po prostu włosy się nie kruszą. I to jest genialne. Natomiast często jest też tak, że już jeżeli te dwie rzeczy nie pomagają, no to warto zastanowić się, co jeszcze. Ja uważam, że podcięte włosy, dobrze zamknięte nożyczkami, zawsze będą najlepsze, tak? To jest też to, co robimy tobie teraz, a więc wyczesuję sobie końcówki włosów. I te końce, które teraz wyczeszę, o, są takie słabiutkie, takie pokruszone, tak? A my w tym momencie bardzo ładnym obcięciem spowodujemy, że one będą ładniej zakończone, one będą lepiej wyglądały, przez to też to są już włosy, które będą mniej podatne na kruszenie, takie zniszczenie, bo włos jest zamknięty nożyczkami, jakby nie jest taki spuszony. Dwa, takie włosy też oczywiście lepiej się będą tobie układały, bo nie będą się tobie pierzyły przy suszeniu, tylko będą takie bardziej podatne na dobre układanie, na suszenie. I teraz, aby połączyć, docinamy sobie już włosy z tyłu. I teraz łączymy sobie tył z przodami. Tutaj nadal docinamy część włosów z przodu, ale już bardzo dbamy o to, aby ten tył nie był za bardzo skrócony. Wyczesujemy wszystkie włosy do przodu, unosząc je od razu lekko do góry. Długie włosy właśnie wypadają nam i bardzo dobrze, to jest dobre zjawisko, będzie powodowało właśnie to, że ta długość włosów już nam pozostaje. A docinamy sobie tylko i wyłącznie mocno cały ten kontur i kolejne zniszczone włosy. Hopa. Widzisz, czyli włosy długie z tyłu. Mhm. Nie skróciły się bardzo, prawda? Nie wygląda to tak bardzo radykalnie. Długość włosów jest prawie taka sama. Jeżeli któryś z was lubi włosy, które są bardziej na twarzy, żeby na przykład tą twarz bardziej konturować, tak? Takimi a la pazurkami, to właśnie to też jest bardzo fajne, ponieważ część takich akcentów z kosmyków może właśnie sobie spadać na twarz i to również będzie bardzo ładnie wyglądało. Mówiłaś, Natalia, o wypadaniu włosów, tak? A więc taka wskazówka dla ciebie,
nawet jeżeli już jakiś okres minął od tego wypadania, to zrobiłbym wszystko, żeby pobudzić troszeczkę tą witalność skóry do tego porostu. I taka moja rada to przede wszystkim dobre produkty, a więc będę chciał, Natalia, żebyś rozpoczęła tą przygodę z pielęgnacją, która właśnie jest do włosów z problemem wypadania, od szamponu, tak? To jest zawsze pierwszy krok, czyli dobre mycie włosów, czyszczenie skóry. Świetna też propozycja w ogóle dla mężczyzn, którzy mają ewentualne problemy z wypadaniem. Ale zdecydowanie ważniejszym krokiem jest krok drugi i to jest specjalny olejek, który będziemy dozowali sobie na skórę głowy. Tego rodzaju produkt będzie genialnym produktem, jeśli chodzi o taką codzienność. I nie zastanawiajmy się, czy te włosy teraz nam mocniej wypadają, czy słabiej, czy to jakiś okres już minął. Po prostu stosujmy produkty, żeby reagować, żeby wzmocnić włosy, żeby zahamować to wypadanie, a troszeczkę jednak obudzić cebulkę włosa, taką witalność i żeby te włosy zaczęły nam po prostu odrastać. Ten produkt polecam Wam po prostu od serca, ponieważ sam też na co dzień używam, właściwie to jestem trochę uzależniony od tego produktu. Raz, że świetnie na niego układa się włosy, bo włosy są takie trochę sztywniejsze, a dwa, no ma pomóc z takim problemem osłabienia włosów i wypadaniem. Odkręcamy sobie ten koreczek, napełniamy sobie taką pipetkę, hop, tą pipetkę właśnie tak napełniamy do 1/3 i w tym momencie, jeżeli masz już włosy rozpuszczone, to próbujemy pracować delikatnie po skórze, wypuszczając pojedyncze kropelki. Pamiętaj, że wprowadzamy to tak jakby lekko od skóry, hop, 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 tylko na koronie głowy. Najważniejsze w tym preparacie, zużyty cały, żeby po zastosowaniu wykonać jak najlepszy masaż. Jest to produkt ostatni, a więc tego produktu się już później nie spłukuje. Ten produkt ma spowodować takie lekkie ocieplenie na skórze, ponieważ to tak naprawdę pobudza krążenie. Pobudza krążenie sam preparat, który jest preparatem trychologicznym, co jest najciekawsze. To też wzbudziło moje olbrzymie zaufanie. A po drugie, to robimy bardzo mocny masaż, tak aby ruszyć skórą na głowie, bo to jest bardzo ważne. Rozczesujemy teraz włosy. Fajne jest to, że ten preparat tak naprawdę włosów w żaden sposób nie obciąża. Pamiętajcie o tym, że są to olejki eteryczne, a więc olejki eteryczne za chwilkę sobie wyparują i nie powodują żadnego obciążenia. Okej, Natalia, to teraz to, co najciekawsze. Gotowa jesteś? Tak. Bo teraz będziemy pracowali w taki sposób, że troszeczkę będę chciał Twoje cięcie sobie jakby połączyć, czyli mamy boki wycięte i będę teraz chciał połączyć sobie te boki z górą. Mamy wydzielone pierwsze pasmo. To pasmo staramy się wyczesać tak jakby do kształtu czoła. Możemy sobie przyłożyć grzebień i określić ten kształt. I zobaczcie teraz, jakie mamy końcówki włosów o różnych długościach. Jest tutaj kawałek grzywki, jest tutaj kawałek jakichś takich kosmyków dłuższych, a my chcemy zrobić jedną czystą, bardzo ładną linię tych włosów. To zaraz będzie jeszcze lepiej widać na kolejnym paśmie. A więc teraz do pasma na środku wyczesuję sobie już kolejne. I tu będzie widać jakość obcięcia pod spodem i tych wszystkich włosów, które są w końcówkach, a nam zależy na ładnej, czystej linii. I do środka, wyczesując, docinamy sobie wszystkie pasma z prawej strony, tej takiej dużej grzywki, na której teraz pracuję, i z lewej. I zobaczcie, ile tutaj tych włosów delikatnych i cienkich nam się będzie skracało, a pozostaje nam piękna, czysta, równa linia. To samo powtarzamy sobie z drugiej strony na koronie. Możemy sobie jeszcze wyczesać, sprawdzić tą długość. To bardzo ładnie wygląda, czysto i prosto. I w tym momencie taka grzywka jest świetną grzywką, która może układać się na prawą stronę, tak? Bardzo ładnie będzie się układała. Będzie wtedy taka po prostu ciężka, a może też być oczywiście bardzo mocną grzywką, którą rozczesujemy sobie na dwie strony. Teraz uwaga, wypuszczam wszystkie włosy, a jednocześnie bardzo ładnie będzie nam się łączyła z całym tym konturem. Ok? Tak, super. No to udało się. Natomiast najważniejsze w dobrym cięciu jest oczywiście doskonałe podkreślenie swojej pracy dobrym kolorem. Wyglądałaś świetnie, ale dzisiaj z uwagi na to, że mamy długie włosy, które są wycieniowane, to chciałbym nadać im jeszcze więcej lekkości i zrobimy bardzo ciekawe refleksy w ciepłych odcieniach, które są teraz bardzo modne, żeby podkreślić tylko większe odbicie światła i takie zdrowe, piękne włosy, ok? Super. I taką dynamikę, którą właśnie stworzyło nam to cieniowanie. Zanim pokażę Wam przemianę Natalii, chciałem tylko przypomnieć, że wszystkie produkty, które pokazywałem w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmiku. To co, też nie możecie się doczekać, tak jak ja? Tak jak Natalia. Uwaga, hopa! Wow. Ale pięknie. Wyglądasz po prostu rewelacyjnie.
Jeszcze bardziej wążą. Nigdy w ogóle nie miałam takiego cięcia, serio, tak? nigdy. Włosy zyskały na objętości, podotykaj sobie je, one są tylko wymodelowane. Przecież wiesz, bo jak suszyliśmy te włosy, zobacz, to one są tylko wymodelowane na szczotce, tak? I zobacz, co się stało z objętością. Trochę połysku jeszcze, a więc na pewno też będziemy w trendzie, jeżeli zrobimy dużo połysku. Szczególnie, że ten nabłyszczacz Dawro Brilliance Shine Mist ma taki bardzo przyjemny efekt seberka, które będzie za chwilkę widoczne na, nie tylko na twoich włosach, bo chyba i na ciuchach, i na moich dłoniach. Zobacz, co się dzieje z włosami, jeżeli my trochę je nabłyszczymy i właśnie to srebro na tych włosach się pojawi. Czujesz zapach? No piękny. Ładnie? Mhm. One od razu dostały takiego połysku ciekawego. Hop, i żeby tylko utrwalić tą fryzurę, damy jeszcze trochę lakieru. Bardzo ładne jest to, jak te pojedyncze takie kosmyki, zobacz, tu gdzieś spadają sobie na... Sama będziesz sobie suszyła włosy i zobaczysz, jak fajna jest ta fryzura. Właśnie tego się obawiam, jak sama będę suszyła. Nie walcz z nimi, świetnie wyglądasz, naprawdę. Bardzo dziękuję za zaufanie po to raz ja kolejny. Dziękuję. Wyglądasz świetnie, niech włosy tobie służą. Dalej bardzo dobrej kariery na TikToku życzę. No i mam nadzieję, że wszyscy twoi fani teraz na TikToku też zwariują, jak zobaczą twoją kolejną przemianę. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. A może wyszukać jakiegoś pomysłu na zniszczone końcówki? Na jakie strzyżenie byście się zdecydowali? Dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.